Które z prostych są równoległe? Może przypomnijmy tutaj, że jeżeli mamy równanie proste w postaci y równe ax plus b, to ten współczynnik przy x, to co mnoży x, to jest współczynnik kierunkowy. Proste równoległe mają te same współczynniki kierunkowe. Czyli innymi słowy musimy znaleźć współczynniki kierunkowe tych trzech prostych, no i zobaczyć, czy któreś są takie same. Czyli weźmy pierwszą prostą, 2y równa się 12x plus 10. No i żeby mieć równanie w postaci y równe ax plus b, to obie strony musimy podzielić przez 2. I w ten sposób otrzymujemy y równa się 6x plus 5. No i współczynnik kierunkowy pierwszej prostej jest 6. Przechodzimy do drugiej prostej. Y równe 6. No, wprawdzie nie ma tu żadnego x, no ale jak nie ma x, to znaczy, że tu jest 0 razy x plus 6. Zatem współczynnik kierunkowy drugiej prostej, prostej b, jest 0. No, czyli na pewno te dwie nie są równoległe. Teraz przechodzimy do prostej c. Y minus 2 równa się 6 razy x plus 2. Więc wymnóżmy może ten nawias po prawej stronie. Y minus 2 równa się 6x plus 12. No i teraz dodajmy 2 do obu stron. W ten sposób mamy y równa się 6x plus 14. No i współczynnik kierunkowy prostej C jest 6. Zatem taki sam jak prostej A. Wobec tego proste A i C są równoległe.